chciałbym serdecznie zaprosić do szkoły podstawowej numer 2 na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 12 stycznia. O godzinie 8.30 do godziny 18.00 odbędzie się rejestracja honorowych dawców krwi do poboru krwi i do rejestru dawców niespokrewnionych, jak i również na zbiórkę pieniążków. Od godziny 9 do godziny 18 odbędą się konkursy z nagrodami. Od godziny 9 do 14 odbędzie się muzyka do zabawy i ucha oraz gwiazda maratonu uśmiechu Leszek Borus będzie opowiadał fajne kawały. Od godziny 11 do godziny 16 strzelnica będzie przygotowana przez grupę realizacyjną Beton. Od godziny 15 do godziny 16.30 odbędą się przejażdżki samochodowe, 4x4 murowana roślina przez klub Roal. I od godziny 15 do godziny 16.30 odbędzie się orkiestrowy maraton Zumba. Oraz w auli Szkoły Podstawowej nr 2 na pierwszym piętrze odbędzie się program artystyczny przygotowany przez Szkołę Podstawową nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie. Oraz serdecznie zapraszam na turniej strzelecki, który odbędzie się na strzelnicy krytej pod ratuszem od godziny 15 do godziny 18. Siema! Klub Honorowych Dawców Krwi Kościniacy w Murowanej Goślinie działa od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od 6 finału. To już jest 16 lat. W tym roku 17 raz bierzemy udział. Przez te wiele lat oddaliśmy ponad 1426 litrów krwi. Również pozyskaliśmy dużo środków na wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jurek może być z nas dumny. Siema Jurek, do miłego zobaczenia. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić osoby, te, które chcą po raz pierwszy oddać krew na takiej akcji, a przede wszystkim, jak to niektórzy czekają i zdecydowali się oddać w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zwłaszcza teraz mają tą przyjemność, w dniu 12 stycznia. Chciałbym ich gorąco zaprosić i poinformować, że będą przez nas opieką obdarzeni zaufaniem. Przede wszystkim nie muszą się martwić. Przede wszystkim te osoby mogą w tym dniu dowiedzieć się coś więcej nawet o zdrowiu swoim, gdzie po prostu tak w ciągu od poniedziałku do soboty nie ma takiej możliwości. Nasze akcje, które są do tej pory odbywały się i odbywają, zawsze na tych akcjach wiele osób są nam wdzięczni, ponieważ czasami nie chodzi też o oddanie krwi, ale przez to, że rozmowa przy lekarzu, przez ten wynik lekarski ich po prostu chroni przed tym, że mogą dalej podjąć decyzję odnośnie własnego zdrowia. Ale osoby, te, które pragną oddać krew na tej akcji, przynajmniej mogą się czuć pewne, bezpiecznie, czego ja sam nawet jestem wzorem, bo dałem 70 litrów krwi i mogę powiedzieć, że jesteśmy zawsze z tymi krwiodawcami i osobami, które po raz pierwszy chcą oddać tą krew, jesteśmy na bieżąco i chcę i z nimi. Mogą liczyć na naszą przyjacielskie serce, opiekę i nie tylko, ale po linii medycznej przez lekarza mogą być spokojni, nie muszą się obawiać nic. Serdecznie zapraszamy w niedzielę 12 stycznia do Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie. Na korytarzu pierwszego piętra zaprezentujemy program artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły i uczniów gimnazjum nr 2 imienia Jana Kochanowskiego. Od godziny 14 program artystyczny zawierający przedstawienia tematyce świątecznej, ale nie tylko. A zatem o godzinie 14 rozpoczynamy przedstawieniem noworocznym w wykonaniu uczniów klasy 2C pod kierownictwem pani Wiolety Koźmińskiej i pani Katarzyny Łukaszewicz. Będzie to wędrówka czterech pór roku. Następnie przedstawienie typowo teatralne. Zabawa w śpiącą królewnę w wykonaniu uczniów klasy 3B pod kierownictwem pani Grażyny Mroczek. Kolejne przedstawienie, również teatralne, Czarodziej Pim-Pom w wykonaniu klasy 5C pod kierownictwem pani Bożeny Ceranek. Następnie prezentacje muzyczne uczniów gimnazjum nr 2 imienia Jana Kochanowskiego pod kierownictwem pani Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej. I kolejne przedstawienie, tym razem Kopciuszek w wykonaniu klasy 5C pod kierownictwem pani Bożeny Ceranek. I na zakończenie kolejny mocny akcent świąteczny, Jasełka w wykonaniu klasy 1C pod kierownictwem pani Ewy Duszyńskiej i pani Katarzyny Łukaszewicz. W naszym programie możemy spodziewać się zatem przedstawień teatralnych, ale nie tylko. Będą utwory muzyczne, układy taneczne i oczywiście śpiew.
To wszystko od godziny 14 do 16, w międzyczasie licytacja gadżetów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Natomiast od rana działać będzie kawiarenka z ciastami domowego wypieku i sprzedaż prac uczniów. Serdecznie zapraszamy. Siema! Tu mam oraz, a głowa ma wreci. Na myśl o wieczorze nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miło ogromnie. Niezbyt notliwie, niezbyt skromnie. Podobno ptaki padły jak ludzie, jednak bliżej są nieba. Siedzę na tym...